Dorośli ludzie! Ale jest super. Tam w środku też widzę, że stoją jakieś fajne dekoracje świąteczne, więc prawie vlogmas, moi drodzy. Prawie vlogmas. Wcinamy śniadanie z McDonalda, bo czeka nas bardzo długa droga i za chwilę zobaczycie, gdzie jedziemy. I dojechaliśmy do Białego Stoku, dosłownie białego. Sypie, jest pięknie, a my teraz idziemy się relaksować do spa, bo mamy jeszcze kilka godzin do wspólnej kolacji. Ubieram się szybciutko, bo po tym leżakowaniu, rumakowaniu, odpoczywaniu, saunowaniu idziemy na kolację z właścicielami szkoły, w której jutro prowadzę warsztaty, więc ciąg dalsza miłego wieczoru, ale jutro wam chyba nakręcę, jaki challenge makijażowy robiłam, malując się w tej łazience. I on projektował ktoś, kto w ogóle się nie spodziewał tego, że ktoś mógłby chcieć wykonać makijaż, czy po prostu dobrze wyglądać w odbiciu w lustrze. Czy chociażby widzieć cokolwiek na twarzy. To by było całkiem przyjemne, więc
Może jutro rano mi się to uda nakręcić, o ile nie będę jakaś, nie wiem, zaspana. Dobra. O, okej, muszę iść. Ale cudnie, jakie święta. Tutaj jest jakiś bal, ale no idziemy chyba tam. Nareszcie się spotkałyśmy. Moja kochana. Idziemy coś zjeść. Tak, a zobaczcie, jak u nas zimno, pięknie, biało, śnieżnie. Naprawdę jest bajkowo. Tak. Tak biało w tym Białymstoku. Super roku. Ale jest super. A tam w środku też widzę, że stoją jakieś fajne dekoracje świąteczne, więc prawie vlogmas, moi drodzy. Prawie vlogmas. Cześć. Oh, wow! Łazienki mi się wszystko podoba. Ale czad. To świąteczne. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale to takie duże, 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 czarne, to jest przeogromna pieprzniczka. Nie byś chciała, ale nie ma co sobie czuwać. Kazano mi pójść pozwiedzać tę toaletę. Ojej, jak tu jest pięknie! Kolekcja starych torebek. No to ja się nie dziwię, że mi tutaj Marcysia kazała pójść. O jacie. Ale to jest pięknie. Znaczy taki styl glamour to akurat nie mój, ale tutaj aż się ta kolekcja. Ja aż tutaj nie pasuje stylizacją. No pięknie. Jego walizka. To nie jest stare. Myślałam, że stare, stylizowane. Proszę Państwa, jest ładnie. Aż mi głupio, że się nie wystylizowałam odpowiednio do tego miejsca. Dobra, to pokażę wam jeszcze ubikację, bo... Ha. Okej. Okay. Zaraz mi też zajrzeć do męskiej. Ja się dziwię, ale ekstra. Robisz zakupy, co? Ah!
wróciliśmy do hotelu i patrzcie, jaki dostałam prezent. Jak widzieliście w ogóle, w tym hotelu był taki butik, gdzie można było kupić ozdoby świąteczne. 24H. No po prostu coś niesamowitego. Pierwszy raz takie coś widziałam, żeby w hotelu był taki sklepik. I patrzcie, jakie dostałam od Marcysi prezenty do szkoły. Bombeczki. Taki zegar w starym stylu. No piękna jest. Kupiłyśmy sobie, bo ja kupiłam Marcysi Marcysiami po królowej. Też takie, wiecie, solidne to jest. Też piękne. To nie wiem ile, jaka cena. Tutaj 15 zł. I jeszcze taka zielona bombeczka. No spójrzcie. Takie ozdoby do klasyki. Więc od jednej szkoły wizażu w Polsce do drugiej. Tak się wspieramy. To jest niesamowite. Wspaniały wieczór, cudowne jedzonko, piękne miejsce, bardzo inspirujące w retroklimacie i jeszcze ozdoby świąteczne na koniec. Śnieg za oknem. Pełnia szczęścia. Nie nakręciłam wam makijażu, ale to jest to, o czym mówiłam. Patrzcie, jak moja twarz wygląda. Świetnie. Jest lampka od góry. Tutaj jakaś od boku, więc wczoraj malowałam się tak i trzymałam sobie lampę na twarz, niebieska ściana z tyłu, takie światło, tak się nie da makijażu wykonać, znaczy no da się, tylko efekty mogą być bardzo ciekawe. Idę na śniadanie, dzisiaj się błyszczę, bo mamy temat już sylwestrowy. Jestem już w Vanie Art. Moje włosy wyglądają jakby mnie piorun po prostu. Ale zaraz zaczynamy. One step forward, two steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words. Część pokazowa i ta teoretyczna zakończona. Teraz ubrałam się, bo idziemy do restauracji obok jeść. A potem tu wracamy i ćwiczymy. A na zewnątrz wciąż sypie śnieg, jak jest pięknie. Może mniej pięknie, że musimy wracać w tym śniegu. Ale jest super, jak jest zima, powinien być śnieg. Powinno być biało i pięknie, inspirująco. Takie było pyszne. I tak się zagadaliśmy, że nie pokazałam nawet jedzenia, teraz sobie przypomniałam. A takie dobre było. Przepyszne, dziękuję bardzo. Teraz właśnie tak. Uuu, jak biało. Jadź, jak biało. Jak pięknie. Śnieżkę zrobię, uwaga, pierwszą śnieżką dostaniesz. Dorośli ludzie. Ach, ci kreatywni ludzie, wieczne dzieci i bardzo dobrze, tego nie można w sobie zabijać. Idziemy pracować. Bardzo pachnie. Sernik jest. Takie przerwy w Vanie Art, proszę bardzo. I to jest wege. Bez cukru, bez glutenu. No właśnie. I to jest ryzyko. No i koniec zajęć. Opuszczam Vanie Art. I tyle śniegu nas żegna w Białymstoku. Zobaczymy, jak pójdzie droga. Oby sprawnie. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego przed vlogmasa. Było bardzo świątecznie, więc mam nadzieję, że wam się podobało. I pamiętajcie, że już niebawem, za kilka dni, zaczynamy przygotowania do świąt. Opa.